tematach kolejni nasi mówcy. Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że jestem tutaj jedynym samorządowcem fizycznie obecnym na sali, ale bardzo pozdrawiam wszystkie swoje koleżanki i kolegów, którzy wiem, że tak licznie połączyli się z wielu naszych gmin, miast i powiatów. Ja chcę powiedzieć jedną zasadniczą najpierw kwestię. W opinii publicznej cały czas się toczy debata, w mediach się toczy debata, czy my powinniśmy w ogóle stawiać warunki. My, opozycja, samorządy, przedsiębiorcy, powinniśmy stawiać jakiekolwiek warunki, czy też powinniśmy w ciemno poprzeć, bo przecież to szantaż. Ja nie jestem tutaj po to, żeby szantażować. Jestem tutaj naprawdę z autentycznej troski. I mam nadzieję, że wszyscy na tej sali są z autentycznej troski. Bo musimy pamiętać, że te pieniądze to nie są te pieniądze gdzieś nam dane od kogoś, tylko to są pieniądze pochodzące z długu, które będą spłacały nasze dzieci.